może taki ostatni samouczek, pobranie danych z banku danych lokalnych GUS, bo tu też ewentualnie, tam w materiałach jest przykład dla modelu Keynesa, tutaj myśmy to robili na zajęciach, ale tak, jak ktoś nie pamięta, to ten model był weryfikowany w oparciu o dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wydatków na jedną osobę, przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Tu trzeba wybrać ten miesięczny. A i tutaj dalej, no i teraz wybieramy. Teraz powiedzmy, że chcemy mieć dane nie szereg czasowy, tylko szereg strukturalny. W związku z tym wybieramy na przykład najnowszy rok 2022 ogółem. No i że będziemy dla województw, prawda, to badać, więc wybieramy województwa. Polskę możemy usunąć, nie będzie nam potrzebna. Mamy 16 województw, dalej. No i jest gotowe do gotowe do pobrania w postaci pliku CSV. Także to jest taki problem, że będziemy jeden plik mieli i drugi plik mieli. No i teraz to trzeba zatrzasnąć do jednego arkusza, dwie kolumny, tak? Mianowicie jedna kolumna to wydatki, druga to dochody. Czyli te dochody byśmy tutaj wzięli sobie stąd, dochód rozporządzalny, dokładnie tak samo, tak? Ja może nie będę pokazywał tych szczegółów, liczę na to, że Państwo sobie poradzą. Efekt finalny jest taki, tak? Znaczy, czy ta kolumna pierwsza jest niepotrzebna, ale, no ale jest, to też nie przeszkadza, tak? Wydatki, dochody, czy dochód. Kolumny oddzielamy średnikiem, znaczy wydaje mi się, że przecinek też może być, ale średnik na pewno zadziała, bo to już było testowane. Natomiast ponieważ tutaj właśnie są liczby z kropką dziesiętną, to co jest istotne, że kropka dziesiętna obowiązkowo musi być kropką, a nie przecinkiem. No i to jest pewien problem, myśmy mówili na tym, o tym na zajęciach. No trzeba w arkuszu po prostu metodą wyszukaj i zamień, no tak to spreparować te dane, żeby Gretl był w stanie je wczytać. No jak to już jest zrobione, no to w Gretlu nie będzie większych problemów. Projekty. To jest to. No, ma być niedatowane, tak? Nie chcę. No więc mamy, prawda, ta niepotrzebna zmienna rok, wydatki, dochody. No i zgodnie z tym modelem, który tutaj jest, że konsumpcja, czyli wydatki, no to jest taki prosty model z jedną zmienną objaśniającą, tak? Czyli model, patrzymy to jak 5 kwadratów. Przepraszam. Wydatki objaśniane są przez dochody, tak? No i jest. Patrzymy na R kwadrat, no wspaniałe i tak dalej. Gdyby ktoś miał problem, miał jakiś fajny pomysł na jakiś model, nie potrafi sobie poradzić z danymi, tak? To niech do mnie napisze, to ja mu te dane tak przygotuję, żeby można było do Gretla wczytać, ok? To w zasadzie wtedy opisałem wszystko, co trzeba do zrobienia projektu.